Monika Laskowska, TV Reklama, konferencja prasowa Fame MMA, siódmej już edycji, jest ze mną Paweł Tyborski. Dobrze powiedziałam? Tak jest, dobrze. Jesteście bardzo, bardzo podobni. No właśnie w rozmowie z Wojtkiem Golą już Podobni. Tak, już mówiłam, że jak wejdziecie do oktagonu, zgaśnie światło, to można łatwo was podstawić. Oczywiście, nie tylko w oktagonie łatwo nas podstawić, słuchaj, jak zgaśnie światło. Nie pomyślałam. Na to nie wpadłaś, co? Nie wpadłam. Za mała fantazja. Popracuj nad tym. Może dlatego, że jesteś moim kolegą. Dobrze, nie w tych kategoriach. Tak, tak, niech tak pozostanie. Tak jest. Powiedz mi, no właśnie, będziesz walczył z przeciwnikiem. Czekaj, z kim ty walczysz? Będę walczył z Arkiem Tańculą. Właśnie, będziesz walczył z Arkiem Tańculą. Przed chwileczką z nim rozmawiałam. No właśnie. Co ci takiego ciekawego powiedział? On ma dużego fuksa, powiem ci, że... Dużego? Tak, tak. Ja już... Boże, sorry. Czyli szczęście, mówi się, że wiesz, no. Fuks to szczęście, nie? Tak. Poprzednią walkę wygrał z Alanem Kwiecińskim, z zawodowcem. Jak się przygotowujesz do tej walki? Myślisz, że ma szansę z sobą wygrać? Myślę, że wiesz co, każdy ma szansę wygrać z drugim, z przeciwnikiem, tak? Kiedy wchodzi do oktagonu, to jest taki sport, że lucky punch może załatwić sprawę i nigdy nie jesteś pewny nic na 100%, tak? Możesz złamać nogę i też możesz wypaść. Aczkolwiek ja podchodzę do tego tematu tak, że znam swoje umiejętności, znam umiejętności przeciwnika, bo go widziałem w akcji i no, sam szacunkiem do niego, no nie widzę, żeby on miał w tym pojedynku duże szanse. I to nie jest tak, że ja jestem obrośnięty w piórka, po prostu jestem pewny siebie i wiem co potrafię, wiem jak ciężko trenuję i wiem, że przeniosę to na oktagon. Życzę ci na wygranej, oczywiście wygra najlepszy. Powiedz mi, jak to się stało, że zastąpiłeś brata? Stało się to tak, że w środę na obozie Piotrek podczas sparingu ze mną na małe rękawice dostał ode mnie sierpowego lewego i złamałem mu nos. No właśnie, czekaj, przyznaj się, zrobiłeś to specjalnie. Ja się śmieję, że tą walkę sobie ciężko wywalczyłem. Załatwiłeś brata, no wiesz co? Załatwiłem go, amen, ale mam nadzieję, że na kolejną galę już będzie gotowy i on załatwi kogoś innego. Jako dziada, pradziada zabijają siostrę, to ty tak pokonałeś brata po to, żeby zabłysnąć, mieć swoje 5 minut. Tak jest, no i je wykorzystam. No właśnie, teraz przed chwileczką na konferencji widzieliśmy twój konflikt z Krychą. O co chodzi? Z Krychą nie, z Kasiuszem. Ja żadnego konfliktu z nim nie mam, nie miałem. Aczkolwiek teraz on, można powiedzieć, że się pojawił. Ja nie traktuję tego jako konflikt, bo to nie jest żadna osoba dla mnie do konfliktu, bo jeżeli ja miałbym z taką osobą konflikt, to jest dla mnie obraza. Sam widziałeś, jak on się zachowuje, jak obraża. Ja go wyzwałem do walki, ja go nie wyzwałem od debili i tak dalej. To jest prosty ham, którego chętnie bym wyjaśnił i ludzie go kochają tutaj, bo oglądają go dzieciaki, które lubią taki, wiesz, takie wyrazy, takie, wiesz, brak szacunku do drugiego człowieka. W ogóle ja się nie spotkałem z tym dawno, żeby ktoś nie miał takiego szacunku do drugiego człowieka, nawet że nikt mu nic nie zrobił, rozumiesz? Żebym ja miał jakiś konflikt z nim, co i tak jest dla mnie chore, że on tak się zachowuje, ale to jest jego styl. Okej, jak mu jest z tym dobrze, ludzie go za to lubią, a niektórzy nienawidzą, jak widać, no większość zawodników jakiś szacunek do siebie ma i jak widać daje się to odczuć, że wpada za pazurnie. Nie, no ale wkurza wszystkich, po prostu tak. Okay, okay. I gdzieś tam tym swoim zachowaniem zasłużył na to, żeby ktoś mu mocno wpierdolił. Ja chętnie mu to zapewnię, o ile będę miał okazję. Rozumiem, to stąd właśnie wyzwanie, żeby na sparring, tak. To żeby wyjaśnić sobie. Tak, oczywiście. Bo i nauczyć szacunku do ludzi. Nauczyć go szacunku do ludzi i żeby spokorniał, bo jak widać dostaje takie walki, które sobie tam układa, jaką chce. Nie, ciężko nazwać to walkami, jeżeli dostaje chłopaka, który waży od niego 20 parę kilo mniej, o 30 centymetrów mniejszy i on jeszcze ma z nim problemy przez 3 rundy, żeby go znokautować. To o czym my mówimy, jaki to jest zawodnik, wiesz? Szanujmy zawodników, szanujmy ten sport i w ogóle w tym przypadku nie nazwałbym tego Fame MMA, bo on cały czas walczy w jakichś innych konfiguracjach, więc co to jest za MMA? To jest, wiesz... No to jest śmieszne, wiesz, mnie to akurat nie rusza, wiesz, mnie to też nie rusza, jak on mnie wzywa, bo mnie to nie uderza, ja się śmieję z tego. Ale jednak zaprosiłeś na sparring. Dlatego, że mnie ubliżył. Ale
ja go zaprosiłem do walki, normalnej. A on po tym, jak go zaprosiłem do walki, zabolało go to i wyszła wtedy z niego ta cała słabość, taka, ten cały cham, który potrafi tylko klnąć i ja to doczekałem. Nie spodziewałem się tego, bo myślałem, że chyba dasz mnie, nie wiem czy mnie znaczy, nie, ale wiesz, no, rzadko się spotyka z tym, żeby ktoś tak brak, z braku szacunku do drugiego człowieka odchodzi. A tu poleciał z mięsem. Dobrze. Czyli nauczysz kultury? Oczywiście, nauczę. Jeszcze mówiłem, wyszczeka to, co powiedział. Okej. Okay. Wracając do konferencji, walka dziewczyn. Co sądzisz? Oglądałeś wcześniejsze walki dziewczyn? Oczywiście, że oglądałem, wiesz, ja jestem na bieżąco z Fame, a w końcu jestem tu w środku i wypadałoby, żebym oglądał i był na bieżąco. No i co sądzisz o walkach dziewczyn? Teraz? Tych, które teraz będą? Tak. Ja jestem ciekawy bardzo. O poprzednich walkach co sądzisz i właśnie jakie są szanse, która według ciebie dziewczyny wygra? Wiesz co, generalnie szanse ciężko mi ocenić, bo widziałem tą Martę już w akcji. Linkiewicz. Drugiej nie widziałem. Pierwsza będzie pierwsza jej walka, więc ciężko cokolwiek powiedzieć. Ona jest, widać z charakteru, jest taką osobą ciepłą, taka słodziutka, wiesz, milutka dziewczyna, a z drugiej strony jest Marta, no, nic nie muszę mówić. Ale wiesz, czasami ale cicha woda, żegier wiesz, więc słuchaj, niech to Oktagon nam da odpowiedź, a nie my możemy tutaj gdybać, nie? Niech wygra najlepsza. Tak jest. Poza twoją walką, jaka walka będzie bardzo interesująca według ciebie? Lupa i Kas już na pewno teraz, w tym momencie, bo na pewno podgrzą mi atmosferę. I co? I czekam na nią też. Co tam się wydarzy, ale też lubię Polaka i też będę chciał zobaczyć z Amadeuszem, jak zawalczy. Amadeusza tak nie znam, nie mam nic do chłopaka. Ja chcę zobaczyć fajną walkę, no. Jestem oczywiście, kibicuję Polakowi. Kto tam jeszcze? A, Stifler i Popek. No właśnie, chciałem zapytać. No, to będzie show? Nie, no wiesz, no. Popek, w jakiej by nie był formie, jednak walczył w MMA. Ma tą ciężką rękę, mimo pewnie braku jakiejś tam dużej wydolności, to wiesz, no... A Najman kontra Kazimierczuk? Nie znam Kazimierczuka, nie wiem jak wygląda, w sensie wiem jak wygląda wizualnie, ale nie wiem jak się tłucze. Najmana chyba każdy już widział, tak. Więc o Najmanie... Możemy się wszystko spodziewać, zobaczymy, no. Ja do chłopaka też nic nie mam, robi sobie show, robi to na pewno bardziej umiejętnie niż Kasiusz i bardziej go szanuję za to, niż za to, co robi ten drugi. No i co, no. I musimy to zobaczyć, wszystkie walki, trzymamy kciuki mocno, żebyś wygrał. Na pewno wygra najlepszy, ale tak po znajomości trzymam za ciebie kciuki. Cieszę się bardzo, dziękuję. Dziękuję.